zdobywali wiedzę, wykształcenie, zdobywali formację tak, aby stać się dobrymi Polakami, by to, czego się nauczą, dać innym ludziom, dać ojczyźnie. Do dnia, zanim z rąk wyfruniesz jak niebieski ptak, usiądź tu wygodnie. Cię nie zatrzyma, zdradzi cię nieraz. Biegnij przed siebie, uciekaj, zanim złapie cię czas. Biegnij przed siebie, nic nim zmęczenie da o sobie znać. Świata nikogo się nie zatrzyma, zdradzi cię nieraz. Biegnij przed siebie, kierunek trzymaj, z wiatrem lub pod wiatr. Dziękuję za przybycie na naszą uroczystość. Dzisiaj nasza szkoła, Szkoła Podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza, ma swoje święto. Bardzo cieszymy się, że w tak zacnym gronie będziemy świętować jubileusz 90-lecia naszej szkoły.
naszą szkołę kochamy. Podwórko szkolne to teren najbardziej nam bliski na ziemi. W zimie śnieg na nim leży, a latem trawa się zieleni.
Państwo, już za dwa dni obchodzić będziemy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji chcielibyśmy też podziękować naszym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym naszej szkoły za poświęcenie, czas i cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, za gorące serca i pomocne dłonie. Bo nauczyciel to przyjaciel, który od najmłodszych lat prowadzi nas za rękę w dorosły świat. Mozolnie pomaga w zdobywaniu wiedzy. Dzięki niemu nie obce są nam tajemnice przyrody, zwierząt, ludzkiego ciała. Matematyczne labirynty są do rozwiązania, a wzory chemiczne czytelne. Nauczyciele wzbogacają nasz język, mając prawidłową i piękną polszczyznę. Zaznajmiają nas z pięknem naszej okolicy i naszego kraju. Poznajemy podwaliny naszej historii, kultury, poznajemy nasze korzenie. Grono naszych dorosłych kolegów dopiero po latach docenia trud włożony nauczycieli przed laty. Również i my powinniśmy już teraz docenić wartość pracy wszystkich nauczycieli i starać się jak najwięcej korzystać z tego, co nam przekazują. Życzymy Ci szkoło w dniu święta Twojego, by nikt nie żałował czasu tu spędzonego. Abyś była zawsze życzliwa i szczera, tak jak wyciągnięta ręka przyjaciela. Byśmy pamiętali nawet przez lat wiele, czego nas uczyli tu nauczyciele. Było kiedyś pionem obfitym zebranym. Życzymy Ci szkoło, abyśmy wierzyli, że Twoje marzenia w przyszłości spełnimy. Aby to światełko, tu w nas rozniecone, zawsze wskazywało jasną życia stronę i wiodą nas tylko drogami prostymi do tego, co ludzie szczęśliwie życzyli. Życzymy Ci szkoło, abyśmy wierzyli, że Twoje marzenia w przyszłości spełnimy. By z czasu upływu rdzą się nie pokryły te pierwsze uczucia, co się tu zrodziły. Życzymy Ci szkoło, abyś długo żyła, jeszcze dzieciom naszym i wnukom służyła.
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa pragnę przekazać list gratulacyjny z najlepszymi życzeniami za całe 90 lat dla wszystkich, którzy w ciągu tych lat tworzyli szkołę podstawową, najpierw, później zespół placówek oświatowych w Koniecznie. Pani dyrektor, do biblioteki książki myślę, że też się przydadzą. I kochani, dzisiaj tyle razy padało w pięknym występie artystycznym słowo, czy kto nam otworzy te drzwi do kariery, gdzie te drzwi do kariery są. Więc pamiętajcie o tym wszyscy, szczególnie ta najmłodsza część w tej chwili zespołu szkół. To wszystko od was zależy. Klucze do tych drzwi są w waszych rękach. To jest wasza praca, wasza odpowiedzialność, to jak będziecie wykonywać swoje obowiązki. I czy będziecie aktorkami, modelkami, burmistrzami, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby być uczciwym, porządnym człowiekiem. Tak jak mówił wasz patron, Henryk Sienkiewicz, który takie przestrogi dawał wszystkim, jakim być obywatelem, co to znaczy patriotyzm. Piękne słowa Henryka Sienkiewicza, że należy kochać swój naród, czcić jego przeszłość, ale wierzyć w jego przyszłość. Tej przyszłości jak najpiękniejszej, jak najlepszej każdemu z państwa w imieniu swoim, ale głównie w imieniu pana marszałka Adama Jarubasa z całego serca życzę. Wykorzystajcie doświadczenia tych 90 lat do tworzenia, do budowania lepszej, bezpieczniejszej przyszłości dla każdego z nas i dla naszej ojczyzny. Gratuluję jeszcze raz. Szanowna pani dyrektor z zakładem pedagogicznym, panie burmistrzu, dostojni goście, drodzy uczniowie, szanowni rodzice. Do pani dyrektor mam pytanie, czy ja mogę to hasło dopisać? Czy powiedzmy powiększyć? W szkole rodzą się marzenia i wspomnienia, a ja bym dopisał jeszcze, są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina. I to było pięknie pokazane w prezentacji tutaj na początku tej akademii. Pragnę gorąco podziękować wszystkim nauczycielom, tym byłym, obecnym, którzy nie tylko uczą, ale i wychowują naszą wspaniałą młodzież. Za całokształt tego wychowania pragnę gorąco podziękować. Pozwolę sobie na odrobinę prywatną, ponieważ dzisiaj z nami jest moja pierwsza wychowawczyni, pani Elżbieta Błońska, z pierwszej klasy. Jest wśród nas mój pierwszy pan dyrektor, pan Bolesław Błoński. Ale są pozostali wspaniali nauczyciele, za co chyba będę wyrazicielem wszystkich absolwentów. Pragnę gorąco podziękować. I pragnę gorąco podziękować ostatniej mojej pani dyrektor, kiedy odchodziłem 28 lat temu z tejże szkoły w roku 1989, pani Wiesławie Sulicznej. Moi drodzy, oczywistym jest, że najważniejszy w szkole są uczniowie. Duszą szkoły są nauczyciele, wsparcie rodziców, ale dumą na każdej szkoły są i absolwenci. Życzę, aby grono wspaniałych absolwentów powiększało się z roku na rok, aby te sukcesy naszej placówki, mówię nasze, ponieważ chciałbym, aby wszyscy wychodzący z progów tejże szkoły zawsze mówili o tej szkole dobrze. Nasza szkoła, nasza pani dyrektor, nasz wychowawca, a na pewno wtedy będzie wszystko nam się dobrze układało i będziemy tutaj wracać. Dlatego zachęcam również wszystkich, abyśmy nie tylko wspomnieniami, ale również spotykali się na zjazdach, spotykali się, prawda, na różnych spotkaniach okolicznościowych, bo to naprawdę na pewno nas buduje, budując tą naszą wspólnotę gminną, ale również tejże placówki Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie. Dziękuję za wszystko i pragnę przekazać symboliczny grawer na ręce pani dyrektor, życząc dalszych sukcesów. W imieniu pragnę podziękować za pamięć, zaproszenie na to wspaniałe wydarzenie.
Jubileusz to okazja do tego, by sięgać pamięcią wstecz, ale również do tego, by formułować plany na przyszłość, aby kolejnego jubileuszu się nie tylko dekada i na pewno się spotkamy na stuleciu tej szkoły. Jubileusz to także okazja do spotkań w gronie absolwentów tej placówki, w gronie nauczycieli. W jednym, drugim przypadku mowa jest o pokoleniach, bo 90 lat to znajduje skatulowa 4-5 pokoleń. Tyle pokoleń pracowało na wizerunek tej szkoły, na jej dobre imię. I na pewno wiele z tych osób, o których wspominała pani dyrektor, którzy osiągnęli sukces w rozmaitych dziedzinach, w sferze, kształtują przestrzeń, w sferze gospodarczej, nauki, edukacji, wielu absolwentów właśnie tej szkoły podnosi sukces. Sądzę, że nie jedna z tych osób powie, że wszystko się zaczęło tutaj właśnie w murach tej szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzisiaj dziękujemy i życzymy naszej drogiej jubilatce 100 lat. Dziękuję bardzo.